To jest kwadrans na angielski. Lekcja 46. Welcome our dear listeners. Witajcie nasi drodzy słuchacze. What's the date today, Aniu? Today is the 2nd of May. Nice. Yes, it is. It's the long weekend. Mamy długi weekend, więc dziękujemy, że chcecie spędzić ten moment z nami. Szymon, what are we doing today? Co dzisiaj robimy? We are going to schedule a meeting. Umówimy się dziś na spotkanie. Schedule a meeting? Yes, schedule and meeting. OK, I think I'm ready. Let's begin. Po pierwsze, chcieliśmy Wam gorąco podziękować za maile, których w ostatnim czasie pojawiło się nieco więcej, gdzie witacie się z nami, przedstawiacie się, odpisuję na każdy z nich. Oraz za te maile, w których przysyłacie jubileuszowe pytania do nas. Odpowiemy na nie w odcinku na żywo, który odbędzie się 29 maja. Więcej informacji będziemy podawać przez maile i w kolejnych odcinkach, ale na pewno nie zabraknie konkursu. No okej. Okay. Dobrze, w ostatnim odcinku mówiliśmy o liczebnikach porządkowych, i przy ich okazji uczyliśmy się mówić o datach. Właśnie. Tutaj warto chyba będzie nadmienić o pisowni dat, bo ona jest różna w Stanach Zjednoczonych, jak i w Wielkiej Brytanii. Czyli w Wielkiej Brytanii pisownia jest taka jak... W Polsce. Jak w Polsce. Co mam na myśli, że jest różna? O kolejność chodzi. My piszemy zawsze najpierw dzień, potem miesiąc i później na końcu rok. rok. Ewentualnie o odwróconym schemacie. Tak, że najpierw rok, później miesiąc i... I dzień, ale, Zgadza się. ale zawsze jest to samo, jakby, ten sam układ. Tak, zgodził. Ta to, to sama logika, tak. jakże że rządzi. Nie? Natomiast w Stanach Zjednoczonych, anioł jak jest? O nie, w Stanach Zjednoczonych nie jest tak. Najpierw jest miesiąc, później jest dzień, a później rok. Dokładnie tak. Amerykanie najpierw piszą miesiąc, potem dzień, a potem rok. I jak są to duże liczby, no to łatwo się zorientować, co jest dniem, a co miesiącem, mm -hmm. no bo. Powyżej 12 już nie mamy problemu, ale jeżeli są to mniejsze liczby, no to już nie jest tak łatwo, więc trzeba sobie to zapamiętać. Um, Oni chyba też mówią najpierw miesiąc, nie? A później dzień dopiero. Tak, dokładnie do tego chciałem nawiązać. Thank you. A więc, jak mówiliśmy, że przy czytaniu daty, tak jak dzisiejszej, 2 maja, to było, Ania powiedziała, It's. The Second of May? The Second of May. Um, pięknie. Ale Amerykanie, i to nie tylko Amerykanie, bo obydwa systemy będą poprawne. Um, powiedzą, że jest. May the second. May the second. Tak, i wtedy omijamy OF. Więc drugi maja it's May the Second. Jest to bardzo ważne, bo za dwa dni będzie May the Fourth. Aniu, a dlaczego May the Fourth jest ważne? Może wiesz. Nie, ale zaraz się dowiem. Oczywiście, że tak, bo to jest dzień, w którym świętują fani Gwiezdnych Wojen. Okej, okay. czyli to jest bardzo ważna informacja. To jest ważna informacja. A dlaczego właśnie ta data jest wybrana? Bo niech moc będzie z tobą. Mm -hmm. To jest May the Force be with Aha, you. A czyli to the jest, May the fourth be with you. No i teraz rozjaśniliśmy wszystkie zagadki świata. Dziś zaczniemy od dialogu. E, mamy kilka pytań przygotowanych dla Was, abyście spróbowali wychwycić te informacje um, z naszej rozmowy podczas pierwszego słuchania. Ok, e, Aniu, the first question is. What is the special day tomorrow? Jaki wyjątkowy dzień będzie jutro? Tak, oczywiście w tym dialogu. E, drugie pytanie. What book author does Szymon recommend? Jakiego autora książki polecam ja, Szymon? w tym dialogu. I ostatnie pytanie. What music does she like? Jaką ona lubi muzykę? Tak. I tutaj jest she. Specjalnie przetłumaczyliśmy jako ona, żeby nie zdradzić, o kogo chodzi. Ale chodzi o kobietę. OK. Uh, Aniu, are you ready? Yes, I'm ready. Let's begin. What's the date to date? I think it's the 25th of April. Why do you ask? Oh no, I forgot. It's my mom's birthday tomorrow. What shall I get her? Mm, how about uh, the new Bonda book? Mm, no, I don't think so. She doesn't like Bonda very much. I see. And what about a music CD or a Spotify subscription? Mm, that's a great idea. She loves Polish singers. Do you know any new Polish albums? I'm not sure. Maybe. Organic's new album? Organic sounds perfect. Thank you. No problem. Króciutki dialog i co się w nim zadziało. Najpierw pytamy o datę. E, oczywiście. Pytanie o datę, what's the date today. E, I potem Ania mówi: Oh, no, I forgot. Czyli. O nie zapomniałam. Zapomniałam, I forgot. I Aniu, dlaczego o czym zapomniałaś? O urodzinach mojej mamy. Yeah, could you do it in English, please? It's my mom's birthday tomorrow. It's my mom's birthday tomorrow. Great. Dobrze. I teraz przechodzimy do y, mięsa, już bez ziemniaczków tego dialogu. Czyli what shall I get her? Pyta się Ania. Uh, could you repeat, please? What shall I get her? What shall I get her? What shall I get her? Bravo. Okej. Okay. Pytanie to oznacza. Co, co powinnam jej kupić? Co powinnam jej kupić, Albo co jej mogłabym dać. Mm -hmm. jej dać, tak? Co dla niej co dla niej mogę dać. Mm -hmm. okay? Jest to pytanie, którym. Znaczy inaczej, istotna jest funkcja tego pytania. Prosimy o sugestię, tak? Mm -hmm. Nie wiem, co zrobić i dorać what mi. shall mm -hmm. I? Tak, dorać mi. What shall I? Dobra. Teraz pamiętajmy natomiast, że shall prosimy o sugestie dla nas, ewentualnie dla grupy ludzi, tak? Czyli uh -huh. co my możemy zrobić. Wtedy zapytamy, na przykład, what shall we? Uh -huh. What shall we? Na przykład, co powinniśmy, co możemy zjeść, tak? Chcemy iść do uh -huh. restauracji, nie wiemy jako grupa. Jeść to będzie. It. It. Great. To Aniu, jak będzie przyjął pytanie, a co my możemy zjeść? What shall we eat? Beautiful. What shall we eat? Z intonacją, oczywiście, do góry. What shall we eat? What shall we eat? Mm -hmm. Prosimy o sugestie. No, i tam wtedy możemy zarzucić się pomysłami, co, mm -hmm. co by nam smakowało najlepiej. Jak podamy sugestie? Ja sugeruję najpierw książkę, y, bondy. Pozdrawiamy panią Bondę i pana Organka również. Zgadza się, tak. Nie, nie znamy osobiście, ale... Mamy nadzieję, że słuchałem naszego podcastu. <laughs> jest taka szansa. Chociaż Organek jest po filologii angielskiej, to, angielski, to może, może niekoniecznie, chociaż... No, ale nie jest z naszego miasta, więc... To prawda. A Bonda, nic nie wiem o Bondzie. Słyszałem, że popularna jest teraz, nic nie czytałem. Dużo książek pisze. Wstyd się może przyznać. No ale miałem do wyboru bonda albo mroza. Wybrałem mróz, jest też taki. Widziałem na półkach, przyznaję się. Anyway, sugestie. How about? How about? How about? How about? How about? Super. I w dialogu mówię How about the new bonda book? Czyli, a może by, tak? No, dokładnie. Nie? Co mm -hmm. powiesz na... Co powiesz na... No. Tak, czyli po polsku użyjemy takich wyrażeń. Po angielsku jest troszkę krócej. How about? How about? I podajemy coś. Czyli na przykład, a może sushi? Wracając do naszego pytania z jedzeniem, to z zabrzmi: How about sushi? How about sushi? Tak, a może by tak sushi zjeść? No i chcemy mm -hmm. coś zjeść. Bardzo podobną wersję to będzie: What about? What about? Aha, what about? What about? Czyli what about pizza? Albo mm -hmm. What about sushi? E, czy w naszym dialogu, what about a music CD? Mm -hmm. I to oznacza, a może by tak, jakąś płytkę z muzyką. A co jeżeli chcemy zasugerować jakąś czynność? Na przykład, a może pójdziemy do kina? Czyli go to the mm -hmm. cinema. To jakbyśmy to zrobili? How about going? Well done. Pięć punktów dla Ani. Jeżeli też tak odpowiedzieliście, to macie siedem punktów, bo dystans się liczy. Plus dwa za dystans. Czyli How about going to the cinema? Mm -hmm. Beautiful. Zawsze będzie nam potrzebny przy sugestiach czasownik z Ingiem, których już trochę mieliśmy. Czyli jeżeli np. A może kupisz album, um, CD, czy tam płytkę CD, mm -hmm. to powiemy How about buying a music CD. How about buying a music CD? Yeah, exactly. Czyli albo stawiamy rzeczownik, coś, mm -hmm. rzecz, albo czynność, i wtedy ta czynność musi być z ingiem. Podobnie jak przy wyrażeniach z love, like, hate. Ania odpowiada razem ze mną, zresztą w trój sposób na te sugestie. Po pierwsze, jak sugeruje książkę Bondy, czyli How about the new Bonda book? Mm -hmm. Ania odpowiada. No, I don't think so. No, I, I don't think so. No, I don't think so. Czy jej się podoba ta propozycja? Niekoniecznie. Nie, raczej nie. Nie, nie, nie ten klimat. I don't think so. No, I don't think so. Ok. Natomiast jeżeli sugeruje album CD, what about a music CD? Mm, ok. So I answer that's a great idea. That's a great idea. That's a great idea. That's a great idea. Mhm. Mm Czyli? To świetny pomysł. To jest wyśmienity pomysł. Jeden z lepszych, jakie słyszałam żyć. That's a great idea. Okej. Okay. I potem Ania się mnie pyta, czy znam jakieś polskich albumy. Albumy polskich piosenkarzy? Jak najbardziej, artystów. artystów, wykonawców. Artystów, tak. Tak. E, can you read the question, please? Do you know any new Polish albums? Ja odpowiadam, I'm not sure. I'm not sure. Can you repeat this? I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. Czyli? Nie jestem pewien. Pięknie. I w ten sposób mamy trzy odpowiedzi na Sugestie. Jeżeli coś nam się podoba, możemy powiedzieć, to dobry, albo wręcz świetny pomysł, czyli. That's a great idea. That's a great idea. Jeżeli nie jesteśmy pewni, to powiemy. I'm not sure. I'm not sure. A jeżeli wiemy, że to jest zły pomysł, zła sugestia, to powiemy ładnie. No, I don't think so. No, I don't think so. Great. Okay, wysłuchajmy tego dialogu raz jeszcze i sprawdźmy nasze zrozumienie. What's the to date? I think it's the 25th of April. Why do you ask? Oh no, I forgot. It's my mom's birthday tomorrow. What shall I get her? Mm, how about uh, the new Bonda book? Mm, no, I don't think so. She doesn't like Bonda very much. I see. And what about a music CD or a Spotify subscription? Mm, that's a great idea. She loves Polish singers. Do you know any new Polish albums? I'm not sure. Maybe Organek's new album? Organic sounds perfect. Thank you. No problem. Do sugestii wrócimy jeszcze raz za tydzień, a w międzyczasie, jak tylko chcecie coś zasugerować, czy to rodzinie, czy znajomym, to miejcie wyrażenie how about i What About z tyłu głowy. Możecie też wysłać swoje sugestie dotyczące tego odcinka oraz przyszłych tematów do nas. How about sending your opinions to kwadransmałpaszymon.edu.pl That's all for today. Hear you next week. Bye!